przecież prawo, prawo fizyki, prawo natury, tak, jest cielesny. Z drugiej jednak strony, no, ma tę swoją właśnie jaźń, cechę i tak dalej, która no przecież stanowi jakoś o jego wyjątkowości, stanowi jego istotę osobową i tak dalej, tak? To ta dyskusja toczy się, powiedziałabym, interdyscyplinarnie w ramach samej filozofii, tak? Bo ona zahacza o kolejne dyscypliny filozoficzne, o ontologię, o etykę, tak? Spróbujmy sobie najpierw, no właśnie, tak, to jest ta metoda filozoficzna, wyjaśnić pewne pojęcia, tak, o czym ja mówię, gdy mówię o wolnej woli. Słownikowo, tak, taka wola to rodzaj, albo składowa wolności, tak, która jest gwarantowana przez nas, naszą domniemaną moc zapoczątkowania wyborów i oczywiście przez to wyprowadzania działań, tak. Jest to utożsamiane z prawem, tak, czyli z naszą zdolnością do podejmowania właśnie autonomicznych, niezdeterminowanych, niczym fizycznych, tak, decyzją. Coś, co przynależy do tej sfery funkcjonowania i jaźń do sfery funkcjonowania psychy, tak? I tu cytując Stępnia, właściwie jest to też dosyć ogólny opis, ale jednak możemy sobie w tym cytacie zawrzeć, tak? To nasze pojęcie osoby, do którego przynależy wolna wola, tak? Osoba, która nie ma wolnej woli, czy to jest osoba, tak? Wolna wola to mamy jako składową, tak? Bycia tym podmiotem osobowym. Przynajmniej tak to rozumiem z poprzedniego cytatu. Z kolei determinizm. Tak, co nam powie determinizm? Determinizm powie nam, że zdarzenia mentalne pozostają z nomicznym w związku z równoczesnymi zdarzeniami neuronowymi, tak? Czyli to jest oczywiście jeszcze pytanie, tak? Czy te prawa da radę rzeczywiście wyprowadzić, tak? Czy istnieje to logiczne powiązanie? To też na kolejnym stanowisku w kwestii filozofii umysłu jest pytanie, na które nadal usiłuje się odpowiedzieć, tak? Ale jednak istnieją prawa przyrody, które wiążą zdarzenia mentalne ze stanami fizycznymi, bądź też możemy powiedzieć, że zdarzenia mentalne supernegują te zdarzenia fizyczne, albo że zdarzenia fizyczne są podłożem, tak, stanów mentalnych, tak? Czyli dalej no, właściwie zamykamy się tutaj w tym problemie psychofizycznym. Ta korelacja jest skutkiem określonych łańcuchów przyczynowych. To już jest lepiej, tak? Kiedy my mówimy o determinizmie osłabionym, czyli rozumianym w takich kategoriach przyczyny i skutku, tak? A nie determinizmie fizycznym, tak? Że z jakiegoś zbioru zdarzeń danych na wejściu, tak? Jesteśmy w stanie przewidzieć ze 100% pewnością, jaki będzie nasz stan systemu końcowy, prawda? Tutaj lepsza jest jednak ta ten łańcuch przyczynowo-skutkowy, tak? Opisywanie tego determinizmu. Wychodzi nam z tych przesłanek, że działania i czyny podlegają prawu przyczyny i skutku, przy czym ta przyczyna i skutek jest osadzona właśnie na tej neuronalnej podstawie. No właśnie, tak? Na tej materialnej podstawie, jaką jest mózg. A więc decyzje i wolę podmiotu opierają się na procesach zachodzących w mózgu, ponieważ decyzje są pewnymi stanami mentalnymi, tak? To jest decyzja, jest to jakieś przekonanie, prawda? Które samo zalicza się do zbioru różnych innych stanów mentalnych, tak? I tak jak powiedziałam, tak? Ponieważ jeżeli decyzję sprowadzimy do kolejnego stanu mentalnego, no to wiemy, że stany mentalne są determinowane przez wewnętrzne, fizyczne stany organizmu i oczywiście też jego interakcje ze środowiskiem, tak? Zwolennicy koncepcji ucieleśnionego umysłu już nigdy nie będą traktować podmiotu jako takiego zamkniętego świata, tak? Zawsze będą mówić o podmiocie plus środowisku. Tak? Tutaj sam podmiot, czy nawet mózg znaczeniu, tak? Bo równie dobrze, tak, przy takim prostym zarysowaniu determinizmu, a wolnej woli tego problemu, mieliśmy powiedzieć też o mózgu znaczeniu, tak, który ma przekonania, prawda, a jednak te przekonania mogą być determinowane zupełnie czymś innym, tak? Natomiast tutaj ucieleśniający powiedzą, że nie, mózgu znaczeniu są niemożliwe, tak, żebyśmy mówili tutaj o stanach mentalnych, to musimy, potrzebujemy jednak tego ucieleśnienia, zakorzenienia,
a mimo to pozostaje on wolny w kwestii własnych wyborów i działań. Tak? No i tu mamy stanowiska też stare, jak sama dyskusja, prawda? Bo one sięgają, to nie, nie jest nic współczesnego, tak? My tutaj dyskutujemy filozofów nowożytnych, kompatybilistów, niekompatybilistów. Jedni powiedzą, że mimo założeń deterministycznych, tak, my jesteśmy jednostkami wolnymi. Inkompatybiliści powiedzą, że nie da rady uzgodnić jednoczesnego stanowiska w kwestii determinizmu i wolnej woli, więc albo jesteśmy radykalnymi deterministami, albo z kolei tutaj musimy indeterminizm, tak? No i są filozofowie, którzy powiedzą, że ten problem należy w ogóle inaczej postawić, tak? Ta kwestia zgodności wolnej woli z determinizmem to nie jest właściwie sedno problemu. Dlaczego my znów wracamy do tej dyskusji? Tak? No to eksperymenty Benjamina Libeta, one nas tak mobilizują, tak, do tego, żeby do tematu wrócić. Eksperymenty, które no przecież mają być empirycznym dowodem na to, prawda, że ta wolna wola jest jednak mocno zależna od determinantów fizycznych pracy naszych neuronów. Tak? I tutaj tych eksperymentów było wiele różnych, tak? Tutaj one też mają różne wariacje. Generalnie chodzi o to, żeby wolicjonalnie, tak? Wykonać jakąś czynność, to może być tak jak w drugim przypadku wstrzyknięcie palcami, prawda? Jednocześnie zapamiętanie, w którym miejscu na ekranie zegara pojawiła się kropka, prawda? To jest zbliżenie czasu, tak, w którym my zdecydowaliśmy, tak, że palcem, że sobie tam strzelimy z palców, tak. Chodzi o to, że Libetowi szło, co szło, że zanim pojawiła się świadoma decyzja, to 350 milisekund wcześniej kolor mózgowy pojawiał się i narastał tak zwany potencjał gotowości. Państwo pewnie dobrze wiedzą, że ten potencjał gotowości, on po prostu jest mierzony w korze ruchowej, to jest aktywność kory ruchowej, która jest odpowiedzialna za wykonanie danej czynności już, prawda? Więc jeżeli, komentuje się te eksperymenty w ten sposób, że jeżeli ten potencjał gotowości wzrósł wcześniej niż ja miałam świadomą decyzję, strzelającymi palcami, tak, to znaczy, że właściwie mózg podjął za mnie decyzję, tak? I my mamy takich radykalnych filozofów, szczególnie w Toruniu, to tutaj przywołam osobę profesora Ducha, który radykalnie będzie bronił właśnie tego stanowiska, że decyzję za nas podejmuje nasz mózg. Trzeci przypadek, tu akurat przeze mnie wymieniony, u Libeta jest dosyć ciekawy, tak, bo badany miał podjąć decyzję, a mógł jej zrezygnować, tak, z wykonania czynności w momencie, kiedy uświadomił sobie zamiar jej wykonania. Więc ja uświadamiam sobie, że chcę strzelić z palców, tak, to właściwie jednocześnie powinien zajść taki proces, że ja z tej czynności rezygnuję, tak? No i tutaj właściwie pomiar odzwierciedla to, czego moglibyśmy się spodziewać, tak? Potencjał gotowości wzrósł wcześniej niż ta decyzja uświadomiona, ale od momentu rezygnacji, czyli w momencie uświadomienia sobie tej rezygnacji, już zaczął opadać, tak? Ten potencjał gotowości. Czyli tutaj to jest dosyć ciekawa korelacja. No i właśnie, jaką interpretację można wyciągnąć z tych eksperymentów Libeta? Po pierwsze taką, że stany mentalne pełnią funkcję kontrolną. Po drugie, człowiek nie jest w stanie odpowiadać za swoje intencje, decyzje, tak, w tym takim fizycznym sensie, ale może postrzegać ich realizację, tak? Czyli możemy powiedzieć, że to, że nasze decyzje są zdeterminowane, ale możemy zaniechać ich wykonania. I w pewnym sensie możemy też świadomie kontrolować procesy mózgowe, jeżeli jesteśmy w stanie wstrzymać, tak, się od tego wykonania. To oznacza, że jednak ten pełny determinizm typ fizyczny, tak, jest tutaj podważony, tak? Lepszym byłoby tutaj termin takiej interakcji psychofizycznej, prawda? Wzajemnej, co oczywiście sporne, tak, że ta interakcja cały czas zachodzi. Przywołany Roma Czanga, bo tutaj nieraz mówi o takim uprawianiu psychofizycznej medycyny, prawda? Gdzie tutaj rzeczywiście
wzajemny wpływ strony na siebie, tak? No i kolejna interpretacja, znacznie łatwiej możemy wpływać na wykonanie danej czynności niż na to, czy i kiedy ona nam przychodzi do głowy, tak? I kolejna faza eksperymentów, kolejna faza eksperymentów, które wypłynęły w 2000 roku. Tu przywołuję tylko literaturę, ale na podstawie właśnie tej literatury zaraz jeden z eksperymentów opiszę. No tutaj Patrick Haggard jest takim wodzirejem tych eksperymentów. Panowie w swoich artykułach wyszli od zarzutów, tak, wobec eksperymentów Libeta. Co stwierdzili, tak? Że potencjał gotowości tworzy się w dodatkowym obszarze motorycznym, części mózgu odpowiedzialnej za inicjowanie ruchu, ale to jest ostatni etap planowania ruchu. Tak? Nie wiadomo zatem, czy ten dodatkowy obszar motoryczny rzeczywiście jest miejscem, w którym zapadają decyzje odnośnie ruchu. Więc właściwie próbowali ten eksperyment Libeta trochę rozszerzyć, tak? Na to, co będziemy badać jako ten determinant naszych decyzji, tak? Jako ten fizyczny determinant naszych decyzji. Nie podobało im się, że opóźnienie między aktywnością mózgu a intencjami wynosi tylko kilka milisekund. Zadali też pytanie, czy jakakolwiek wiodąca aktywność mózgu rzeczywiście może jakoś określić konkretnie, tak, wynik wyboru, który poprzedza czasowo. Tak? A więc tak naprawdę od czego te nasze decyzje zależą? Oni z góry założyli, że mamy ten determinizm fizyczny, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i teraz właściwie chcieli tylko zbadać, gdzie dokładnie, tak, w którym momencie ta fizyczna decyzja tak naprawdę zapada. Tak? A więc celem eksperymentu było precyzyjne określenie, które regiony mózgu determinują świadome intencje, ustalenie czasu poznawania i formułowania się decyzji. No i tutaj metodą to był pomiar fMRI. Jak wyglądał przebieg eksperymentu? Osobom testowanym prezentowano na ekranie komputera cierpliwe. W momencie, kiedy osoba testowana miała ochotę, po prostu ochotę, tak, musiała zdecydować, który z dwóch przycisków nacisnąć. Tak, miała tam przyciski. W tym momencie musiała też zapamiętać literę, która pojawiła się na ekranie. To zawsze musi być ten miernik czasowy, prawda? U Libeta była ta kropka, która tam krążyła, to ta litera, która pojawia się na ekranie. Osoba właśnie w momencie tej świadomej, tak, uświadomienia sobie owej decyzji, no musiała też jednocześnie zaraportować, tak, jaką literę widzi. Tak mniej więcej wygląda ilustracja tego eksperymentu. Jaki jest wynik? Naciśnięcie przycisku następowało średnio 21,6 sekund po rozpoczęciu testu, dając wystarczający czas na ustalenie odpowiedniej aktywności komory mózgowej. Tak? Co ustalono? Że za wykonanie podjętej decyzji odpowiedzialne są dwa obszary mózgu, kora ruchowa i dodatkowy obszar motoryczny. To też są rysunki, które to obrazują. Każdy z tych dwóch obszarów natomiast poprzedza wysoka aktywność w korze przedczołowej, przed klinku umieszczonym w płacie ciemieniowym i korze zakrętów obręczy. Czyli właściwie mózg tak nam się angażuje w to podjęcie decyzji. Tak to wygląda, ta aktywność. To duże opóźnienie w stosunku do uświadomienia sobie decyzji no, wynika po prostu z tego, że ponownie uznali, że decyzja zapada o wiele wcześniej niż to Libet zmierzył, czyli to, tak jak tutaj właśnie potwierdzili swoje założenie, tak, że aktywność kory ruchowej jest ostatnim etapem nieświadomego wyprowadzania decyzji. Tak? Ostatecznie, biorąc pod uwagę te wszystkie dane, średnio wyszło z tego eksperymentu, że informacja neuronalna poprzedza świadomą decyzję na tylko 10 sekund. Tak? Tu mieliśmy do czynienia 75 sekund, tu mamy 10 sekund. Tak? I pojawia się zatem pytanie, tak? No, co to jest decyzja? Tak? Jeżeli przyjmiemy takie dane, jak to wyszło Heinzowi, Brassowi i Haggardowi, prawda? To możemy powiedzieć, że decyzja to jest po prostu wygrana silniejszego bodźca. I
szkolne, natomiast z filozoficznego punktu widzenia nie jest to najlepsze wytłumaczenie, tak? Możemy mówić o decyzji. Trzeba się odnieść do pojęcia świadomości. Potem chociażby musi być świadomy tego, że ma wybór, tak? A więc jakby na tej samej wyjaśnienie, na samej fizycznej, na samej neuronalnej podstawie nie wystarczy tutaj do napięcia dyskusji na temat wyboru, decyzji, wolnej woli i tak dalej. Ta obecność świadomości wydaje się jednak konieczna, tak? Zobaczmy, jak to wygląda. Aktywność psychofizyczna podmiotu podczas podejmowania decyzji, ona jest bardzo długa, tak? Czy długotrwała i dosyć rozbudowana na tym etapie przedświadomym, tak? W którymś momencie jednak ta uświadomiona decyzja się pojawia, tak? Ona musi być, żeby mówić jednak o wolnej woli. No i oczywiście potem następuje wyprowadzenie działania. Jeśli chodzi o przedział czasowy, to właściwie między uświadomieniem sobie naszej decyzji, a wykonaniem działania ten rozstrzał czasowy jest praktycznie niewidoczny, tak? Tego, jak duży odcinek czasu poprzedza tę świadomą decyzję, tak? I tę pracę mózgu, tak? Która wpłynęła na tę decyzję. No, wstaje pytanie, no, ale co wnosi świadomość do wyboru decyzji, tak? Czyli można mieć świadomość wyboru, a i tak podejmować działania, które są w pełni zdeterminowane, tak? Tak jak w tych działaniach akratycznych. To, że ja mam świadomość, nie znaczy, że chwalę mieszkam w zdrowiu, nie znaczy, że jak po sokratejsku będę wybierała, tak? Próbuję się zatem osłabić, tak? Te dyskusje, która tak mocno rozdziela ten podział na to, co fizyczne, to, co psychiczne, mówiąc, że no dobrze, może na gruncie tych argumentów fizykalistycznych my nie możemy ontologicznie powiedzieć o jakimś takim ontologicznym osadzeniu wolnej woli. Natomiast możemy mówić o czymś takim jak psychologiczne poczucie wolnej woli, czyli poczucie po prostu wolnej woli. A więc wrażenie, że jesteśmy, samo wrażenie, tak, że jesteśmy zdolni do podejmowania wolnych wyborów pomiędzy różnymi możliwymi sposobami postępowania, jest fundamentalne też dla naszego życia mentalnego. Tak? A to już nie jest kwestia ontologii, tak? To jest kwestia psychologii. To subiektywne wrażenie wolności. Znowu wracając do ontologii, było tej takiej właśnie deterministycznej, no byłoby jednak iluzją, tak? Ponieważ nasze działania są inicjowane przez nieświadome procesy mentalne, czy tu właśnie powinny być procesy fizyczne, tak? Na długo zanim uświadomimy sobie nasze intencje działania. No to oczywiście można zadawać absurdalne pytania, tak? No dobrze, skoro my jesteśmy zdeterminowani fizycznie, to dlaczego my mówimy, że zdecydowałam, że coś tam, tak? Natomiast mój mózg zdecydował, że coś tam. Oczywiście będą eliminować opieści językowe, właściwie ta druga forma jest poprawniejsza, tak? Inna sprawa jest taka, dlaczego w pewnym sensie, tak? My mamy właśnie to poczucie bycia tym autonomicznym podmiotem, a nie mamy tego wglądu, prawda? W to, co wcześniej wyglądał nasz mózg, tak? No i tu znowu odwołujemy się do tej kategorii psychologicznej, tak? Do poczucia sprawstwa, tak? A więc do tej autopercepcji też. My nie percepujemy oczywiście czynności naszego mózgu, ale czynności naszego ciała, prawda? To my naciskamy guzik, to my idziemy, to rozwiązujemy sznurowy akt, my, tak? A więc tutaj znowu wracamy do tej koncepcji podmiotu, do tego, co nazywamy jaźnią, czy do kwestii tego, komu, czemu przypisujemy ten zamiar ja. Więc nawet jeśli wszystkie nasze decyzje były nieświadome, to świadoma realizacja jest już realizacją podmiotową, stąd poczucie sprawstwa. Tak? To się wszystko dzieje właśnie na tej płaszczyźnie podmiotowo, to właśnie jest pytanie, tak? Podmiotowo, czyli zintegrowane działanie czy zdarzenie psychofizycznym organizmu człowieka, tak? Ten przymiotnik podmiotowy tutaj niestety będzie budził kontrowersję. Poczucie sprawstwa, tak, wystarczy, bo do odpowiedzialności pociągać podmiot, a nie jego mózg, tak? No to nie potrzebujemy jakichś radykalnych odpowiedzi na te fundamentalne kwestie, tak, żeby powiedzieć, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny. I z psychologicznego punktu widzenia dzieje się coś bardzo dziwnego, tak? Ja to cytuję profesora
odcinek, tylko aspekty, którym poświęcamy uwagę, stają się nam świadome i tylko te możemy zachować w pamięci deklaratywnej i informować o nich w późniejszym czasie. Ślady pamięci pozostawiają także nieświadome procesy przetwarzania, także one mają wpływ na nasze zachowanie. Ale tych determinantów działania nie jesteśmy świadomi i nie możemy ich wykorzystać jako uzasadnienia naszych czynów. Ta paralelność świadomych i nieświadomych działań stanowi ważną podstawę tego, że z pierwszoosobowej perspektywy możemy doświadczać siebie jako wolnych i autonomicznych podmiotów działania. I na koniec tego artykułu, gdzie Winger tam argumentuje, co tam rzeczywiście, jakie jest fenomenalne, to może to podłoże podejmowania decyzji, wyciąga taki wniosek, tak? Ocenianie ludzi jako złych nie jest niczym innym, jak ocena uchwały efektu losowego rozwoju organu, który stanowi naszą istotę. Czyli tak naprawdę mamy sądzić nie ludzi, tak, tylko ich mózg. Z tej psychologicznej, tego psychologicznego cytatu właściwie, można wyprowadzić jeszcze inny wniosek. Tak? To wcale nie jest tak, że jeżeli my mówimy, że normalną podstawę naszych decyzji stanowi praca naszego mózgu i tam ta decyzja popada o wiele wcześniej, tak, niż została uświadomiona i tak dalej, to jeszcze nie wynika, że no właśnie mamy dalej radykalnie po tej mózgu pochyłej się wkraczać, tak? Mówić, że sądzimy naszym mózgu. Już kończę. Nie jest istotne, dlatego jakie ontologiczne podstawy ma wola, czyli istnieje, czy jest iluzją, tak? To nie jest ten problem determinizmu i wolnej woli, na którym powinniśmy się skupiać, bo potem będziemy cały czas tak się rozmijać, tak? Nie jest istotne, jakie ontologiczne podstawy ma wola, ale właśnie jest tutaj też ugruntowanie, tak? Psychologiczne, właśnie ugruntowanie wolnej woli. I odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy wolni, czy zdeterminowani, też nie jest zasadnicza dla kwestii autonomicznego podmiotu. Tak? Wiesz, autonomiczny podmiot konstytuuje się nie w wymiarze autonomicznym, ale właśnie psychologicznym. Tak? I z tego, co początkowo pisze Winger, równie dobrze można wyprowadzić inny wniosek. Także ocenianie ludzi jako zwykłych jest oceną ich psychologicznych dyspozycji do dokonywania adekwatnych dla danej sytuacji wyborów. Tak? Tu jeszcze na koniec krótki komentarz, tak jak mówię, tak? Tutaj cały nikt nie zaprzecza, tak? Tu mój przedmówca też słusznie powiedział, są no, nieliczne jednostki, które by powiedziały, że stany mentalne opierają się na czymś innym niż stany fizyczne, prawda? Czy dla stanów mentalnych podłoże stanowią stany fizyczne, tak? To już jest jasne, prawda? I tak naprawdę, proszę Państwa, ta dyskusja w kwestii determinizmu o wolnej woli, to jest dyskusja na temat tego determinizmu rozmianego jako przyczyna i skutek, tak? Przyczyna i skutek, gdzie przyczyną wystąpienia stanów mentalnych są właśnie stany fizyczne, czy stany mentalne są skutkiem pewnych aktywności tych stanów fizycznych, fizycznych mózgu. I to jest do pogodzenia właśnie z autonomią podmiotu na tym koncie psychologicznym właśnie, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do dyskusji. Mamy 10 minut. Dziękuję. Jedno pytanie mam psychologiczne co do eksperymentu Tuberta i eksperymentów podobnych do niego. To pytanie jakby argumentuje, że zakłada się pewną hipotezę deterministyczną i empirycznym świadectwem na rzecz prawdziwości tej hipotezy ma być to, że przed myślą o działaniu czy podjęciem działania pojawia się jakaś podwyższona aktywność w obszarze mózgu. No i zastanawiam się, no bo do takiej metodologicznej pewności powinniśmy mieć też jakieś świadectwo empiryczne, które mogłoby falsyfikować tą hipotezę deterministyczną. No i co to mogłoby być? No bo wydaje się, że każdemu działaniu, z każdym działaniem musi być skorelowana jakaś aktywność neuronalna. Znaczy więc w takim ujęciu, w kontekście tego eksperymentu, w ogóle to deterministyczne jest falsyfikowane. Tu ja od razu powiem też o tym, co zawsze mnie zastanawiało w tej metodologii badań nad determinizmem woli, tak? No, mianowicie właśnie to, co my tak naprawdę badamy, badając na aktywność mózgu, tak? Tutaj ja powiem szczerze, że tylko w eksperymentach Libeta ewentualnie można byłoby się pokusić w tym trzecim przypadku o takie falsyfikowanie, tak, pewnych tego pierwotnego założenia, prawda, że jesteśmy zdeterminowani w momencie, kiedy tam w tym trzecim przypadku mieliśmy zrezygnować z tego działania i rzeczywiście nastąpiło to właściwie w tym samym momencie, tak, rezygnacja i to malenie potencjału gotowości, tak, więc jakby ten wzrost potencjału gotowości to jest
do wyprowadzenia tenże o determinizmie. Ja tutaj nie mówiłam też o zarzucie wobec tych eksperymentów Brassa, gdzie tam ta aktywność w korze przedczołowej wzrastała, tak? Bo my nie jesteśmy takim, no, taką maszynką, którą można w każdej chwili wyłączyć i włączyć. Prawda? I od tego momentu bierze wolną wolę, tak? A od tego momentu już nie, tak? Nasz mózg właściwie pracuje non-stop, tak? I teraz no, jest pytanie, do czego ta aktywność, prawda, w tej korze przedczołowej tak naprawdę się odnosiła? Tak się wiem, że kora przedczołowa w ogóle odpowiada za myślenie. Tak jak mówię, dobrze mogłam pomyśleć nie wiem, o mojej matce, prawda? Także tutaj... Bardzo proszę. No, takie pytanie. Przydzielają się jakieś przez tą dyskusję toczą albo naukowcy, psychologowie o zagadnienia braku autonomii wolnej woli, wynikającej rzekomo właśnie stąd, że istnieje pewna aktywność mózgu uprzedzająca uświadamianie sobie podjęcia decyzji. No i mam pewne wrażenie, że to wszystko opiera się na jakimś takim błędzie, jakimś takim błędzie natury filozoficznej. Rzecz w tym, że no, załóżmy, że jest tak jak u Leibniza, załóżmy, że jest tak jak u Patricka Haggarta, że rzeczywiście aktywność mózgu poprzedza, no, uświadomienie sobie podjęcie pewnej decyzji, no ale przecież to jest mój mózg. To jest mój mózg. Innymi słowy, nie ma mowy tutaj o tym, że moja decyzja, moja wolna wola, żeby na nią miał wpływ ktoś inny, albo jakieś czynniki zewnętrzne, typu pogoda, okoliczności środowiska. W tej dyskusji wykazuje się, że tylko mój mózg, aktywność mojego mózgu poprzedza no, aktywność mojej świadomości. To jest ciągle w obrębie mojego ja. Innymi słowy, trzeba byłoby wykazać, że moja wola jest nieautonomiczna, trzeba byłoby wykazać, że ktoś inny, prawda, z zewnątrz, spoza tej całości, świadomość, umysł, mózg, jak gdyby wymusza na mnie pewną decyzję. Wtedy tak, natomiast jeżeli to jest mój mózg, moja świadomość, no to tutaj nie ma problemu. Oczywiście problem jest to, że nie ma tych praw okazujących zależność aktywności umysłu od aktywności mojego mózgu, ale no, jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma tej autonomii, no to zajmuje takie kartezjańskie, takie dualistyczne stanowisko, że ja to jest coś, ja w sensie subiektywny jest czymś innym, aniżeli powiedzmy moje ciało, prawda? No i ja tego założenia nie akceptuję i dlatego też te eksperymenty no, nie testują wcale autonomii mojej woli. To jest bardzo ciekawe, dlatego znaczy ja z tymi eksperymentami też staram się polemizować. Problem polega na tym, że osoby przekonane właśnie co do tego, że to mój mózg podejmuje decyzję, prawda? Więc mój mózg jako część mnie, prawda? Tutaj no, wpływa, czy poprzedza, tak? Po prostu aktywność tego mózgu, to moją świadomą aktywność, prawda? Koleś trafił, zauważmy, że abyście wszyscy uznali. Tak. Właśnie to jest to, że osoby przekonane co do tej tezy, to one oczywiście się zgodzą. Natomiast osoby, które robią te eksperymenty i wprowadzają te doświadczenia, będą stały na kompletnie odmiennym stanowisku i się też nie da w pewnym sensie przekonać tymi naszymi argumentami, bo oni będą brnęli jeszcze dalej, tak? Ten determinizm powiedzą, to, że ten mózg przynależy do mojego ciała, tak? To nie oznacza właśnie, że tutaj, że on stanowi tą integralną część mojej osobowości, jakby, prawda? On nadal podlega właśnie zewnętrznym wpływom i moje chcenie, moje działanie pseudowolucjonalne to są działania iluzoryczne pod tym względem, prawda? Więc tutaj no, ta argumentacja jest taka, że myślę, że to jest tak naprawdę rzeczywiście zwarta między przekonaniami. Bardzo proszę. Założenie jest takie, że działalność autonomiczna musi być świadoma, a to jest założenie wątpliwe. Czy to nie wyjaśnia sprawy? Przecież, czy zgodnie z teorią Barsa, prawda, Global Works, czy jakiegoś, to wcale nie jest konieczne. Także to nie jest nawet rozmowa między kartezjanistami, bo to jest szersze. Tylko po prostu, czy świadoma, czy autonomiczna działalność musi być świadoma? Wydaje mi się, że absolutnie nie. Inaczej komputery nie mogły być autonomiczne i tak dalej.
Te autonomii rozumie się w takim sensie właśnie personalnym też bardziej, tak? Bo oczywiście możemy też dalej ten argument będzie w dwie strony działał, tak? Bo ktoś powie, no tak, jak tak argumentujesz, to znaczy, że właśnie mamy pewną autonomię działania systemów sztucznych na przykład, prawda? Ja myślę, że tutaj jednak jest ważna taka definicja, gdzie dzieli się ten podmiot na tę sferę fizyczną, psychiczną, gdzie zakłada się ten poziom personalny, ten, do którego przynależy, czy do którego przynależy właśnie też świadomość dziecka. Ale czy to jest synek panowa? Słucham? Ale czy jest synek panowa? Jest też To jest pytanie, tak? To znaczy ja się obawiam, że jeżeli ktoś będzie chciał argumentować za autonomicznością i tej autonomiczności nie zdefiniuje odpowiednio, prawda? Jako właśnie też uwarunkowaną wolną wolą, tak? O której podłoże będzie właśnie wolna wola, tak? Znaczy wolny wybór, wolne działanie, tak? Właśnie. Czy wolna wola musi być związana ze świadomością? No wydaje mi się, że tak jednak. Wydaje mi się, że tak, bo tutaj chociażby właśnie ta świadomość wyboru, tak? To w tym momencie się nie zgadzamy. A, nie, bo to jest bardzo ciekawa dyskusja, bo to jest ciekawa dla mnie też szczególnie, bo ja ciągle próbuję z tym tematem się uporać. Bo pan mówi, że świadomość nie jest konieczna. No. Nie, weźmy to do Global Multiple Barsa na przykład, czy Multiple Draft, prawda, Geneta. To nie jest konieczne, mamy różne wersje naszych autonomicznych wyborów, jeden z nich tam dominuje, to będzie do świadomości, ale świadomość jest dużo bardziej fenomenalna. No właśnie, tylko, oj, przepraszam, tylko czym mamy ten autonomiczny wybór wtedy, tak? Jeżeli... To, co pan powiedział tutaj, mówię, wyborem, prawda? Mojego mózgu, tak? Że... To jest już dualistyczny podział, że to jest mój mózg. Moim wyborem, a to jest między innymi na pewnym poziomie opisu moim mózgiem, ale to jest tylko poziom opisu, dlaczego pierwotnie czy nie. To zależy od tego, co chcę opisać. Bo ja myślę, że po prostu ci, którzy będą argumentować przeciwnie, to powiedzą, no tak, no, że autonomiczny to znaczy określający samego siebie, tak? Czyli stanowiący o sobie samym, tak? No właśnie, i teraz, jeżeli stanowimy o sobie samym, no to określamy sobie zbiór pewnych zasad, przekonań i tak dalej, według których postępujemy. I teraz dalej będą argumentować, ale te zasady przekonania to tobie się tylko wydaje, że to są twoje chcenia, tak naprawdę to są one zdeterminowane przez jakiś system, który działa sobie. Nie, nie, to nawet sam może mi powiedzieć, prawda? To one są, nie powiedzieć wszystkie się. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Się trudno powiedzieć, że to pytanie, tylko to jest próba obrony Libeta z perspektywy, którą osobiście bym akceptował. To znaczy, ja uważam, że problem dla filozofii jest zupełnie fundamentalny i do tej pory nie znam poradzenia sobie z tym problemem. Bo pokazuje tyle, że ustalono, że jeśli ma nastąpić akcja mięśnia, 500 milisekund przedtem musi być potencjał gotowości. To jest fakt. Z drugiej strony wiadomo, że decyzja o zgięciu palca pojawia się 200 milisekund przed jego zgięciem. Znaczy pojawia się za późno. No i teraz po co ona jest potrzebna? Dopóki tego się nie przedstawi, to wszystkie gadania mózgu, umyśle nie mają sensu, nie prawda? Bo trzeba wyjaśnić, po co ona się pojawia później, kiedy z fizycznego punktu widzenia to zostało ustalone. Jak ten fakt może zostać obalony, ale dopóki na razie rozmawiamy, on obowiązuje. No właśnie, ja tutaj starałam się wprowadzić ten podział na to ontologiczne ugruntowanie wolności woli i psychologiczne ugruntowanie autonomii. Nie wiem, Pani, tu jest problem taki, po co w pewnym momencie podejmuje decyzję, bo to powinno być tak, że jak ja podejmuję decyzję, to dopiero powinien się pojawiać potencjał gotowości, bo to 500 milisekund jest nie do przeskoczenia. Ono musi być. Ale ta świadoma, Pan mówi tutaj o tej świadomej decyzji, tak? To świadoma decyzja, ale jest to związane. Tak, no właśnie, no to tutaj to uświadomienie decyzji będzie właśnie na tym poziomie psychologicznym chodziło w skład tych przekonań, które będą stanowić nasz obraz samych siebie, no to też dalej funkcjonować w ale po co? Pytanie jest po co? No właśnie, to jest pytanie w ogóle, po co nam świadomość, tak? Nie, no jest tylko... Ja mam wyjaśnienie po co, ale to jest inna sprawa, prawda? Natomiast filozofowie unikają odpowiedzi na to. Nie, bo ja na przykład... To prowadzi do pytania, to po co nam w ogóle świadomość, tak? Więc jedni mówią, że świadomość służy przetrwaniu, świadomość służy nam... To są ludzie, a trzeba